Dzieci są cudem, ale są też wyzwaniem. Każde dziecko jest lekcją. Jest tak naprawdę możliwością poznania siebie w dużej mierze. Bo to, w jaki sposób ja się odnoszę do dziecka, to w dużej mierze zależy od tego, jak ja się odnoszę do siebie. Każde z moich dzieci jest inne i każde z nich nauczyło mnie ogromnie dużo. Ja myślę, że depresja to jest coś takiego, co narasta w nas od długiego czasu. To nie jest grypa, na którą się zapada w ciągu godziny czy tam w ciągu paru dni. Jak ja jakby prześledziłam moje życie wstecz, to zawsze miałam pewne takie skłonności do melancholii, do takiego bardzo wrażliwego odbierania świata. I te stany takiego smutku mi towarzyszyły od długiego czasu. I w moim przypadku to narastało z czasem. To były sytuacje takie, kiedy wręcz w moim życiu niby wszystko się świetnie toczyło, świetnie wyglądało, a ja czułam taki ogromny wewnętrzny smutek i ogromny żal, że czegoś mi brakuje. Nie potrafiłam tego nazwać, nie potrafiłam tego zidentyfikować. Ja tylko wiedziałam, że coś jest nie tak. Ale oczywiście winiłam za to siebie, że to ze mną coś z pewnością jest nie tak, że w ogóle jak ja śmiem myśleć o tym, że, no, że ja nie doceniam tego, co mam. Więc jeszcze bardziej się starałam. Starałam się docenić, starałam się cieszyć, starałam się chcieć. Czyli jeszcze bardziej żyłam tłumacząc sobie, co powinnam, natomiast nie słuchając tego, czego pragnie moje serce. Przyszedł taki moment, że po prostu moje ciało się poddało, to znaczy ja straciłam kompletnie kontrolę nad swoim życiem od strony takiej zdrowotnej. Mając 40 lat, okazało się, że mam nadciśnienie, że mam nerwicę, że mam depresję. To wszystko zostało zdiagnozowane. I tak naprawdę musiałam zdecydować, co ja dalej zrobię, bo życie w taki sposób, jakby powrót do tego schematu życia, który wiodłam do tego czasu, to by nie zmienił niczego na lepsze, tylko po prostu byłaby to kontynuacja równia pochyła, która by mnie doprowadziła do dalszych chorób, bo to już w tym momencie moje ciało zaczęło się buntować i poddawać. No i wtedy stwierdziłam, że jednak chcę żyć, ale nie tylko dlatego, że muszę pomóc moim dzieciom dorastać, ale dlatego, że chcę również dla siebie. Bo w tym wszystkim straciłam siebie i postanowiłam odnaleźć siebie. To była dosyć długa i żmudna droga, ale niezwykle ciekawa. Tak naprawdę to ja cały czas doświadczam siebie, ale myślę, że żeby wyjść z depresji, gdzie to zostało jakby zdiagnozowane, że ja już nie mam symptomów depresji, to był rok. Tak, znaczy ja spróbowałam antydepresantów, no bo stwierdziłam, że spróbuję wszystkiego, bo byłam w takim stanie, że ja chciałam po prostu funkcjonować. Ja miałam dzieci, którymi musiałam się zająć, pracę, więc chciałam w miarę normalnie funkcjonować, móc rano wstać, wyszykować dzieci do szkoły, zrobić w pracy to, co było do zrobienia, nie wiem, gotować obiad, no po prostu normalnie funkcjonować. Natomiast antydepresanty powodowały to, że ja się czułam okropnie. Ja się dopiero czułam wtedy, jakby ze mną było coś nie tak. Ja jechałam samochodem, miałam wrażenie, że siedzę obok siebie. Zgłaszałam lekarzom te wszystkie symptomy, na co oni stwierdzali, że no to jest normalne, to jest trochę jak paracetamol na raka, tak? Boli mnie, no to biorę leki przeciwbólowe, natomiast nie leczę źródła. I zaczęłam poszukiwać tego źródła i wyleczyć źródło. Ja się dowiedziałam dopiero po porodzie. Przyszła pani doktor i powiedziała takie słowa, których nigdy nie zapomnę, że cechy morficzne dziecka wskazują na to, że ma wadę genetyczną. O, w ten sposób. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, co to są cechy morficzne.
No i dopiero później pani doktor powiedziała właśnie, że chodzi o zespół Downa. I dla mnie to było wielkim szokiem, ponieważ ja robiłam badania oczywiście u najlepszych specjalistów, wszystko było w porządku, wszystkie badania były jak najbardziej poprawne, a tutaj taka niespodzianka, także kompletnie nie wierzyłam. Myślałam, że to jest w ogóle jakaś wielka pomyłka. Taki sam zestaw emocji jak przy każdej stracie. To jest normalna żałoba, czyli najpierw jest wyparcie, czyli tak jak mówię, zupełnie ja nie wierzę w to, co mi lekarz mówi, to jest pomyłka, to jest niemożliwe, bo ja mam tu na papierze wynik badania lekarskiego, tak, że wszystko jest w porządku. To przeplada się ze złością, że w ogóle jak ten lekarz śmie mi odbierać radość z narodzin mojego dziecka i w ogóle sugerować, że moje dziecko będzie chore. Przecież nikt mi nie wróci tych pierwszych chwil. Te emocje też są potrzebne, bo one napędzają do działania. No nie ma nic, nic nie daje chyba więcej siły niż złość, więc w momencie nawet, kiedy ta diagnoza już była potwierdzona, to pomimo ogromnego zmęczenia, pomimo tej rozpaczy, ta złość napędzała mnie do tego, żeby działać, żeby zrobić wszystkie możliwe badania, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób temu dziecku można pomóc. Następuje też taki właśnie etap depresji w pewnej chwili. To u mnie nastąpiło, właśnie to się wszystko zbiegło. To nastąpiło, jak Krystian miał mniej więcej 6 lat, gdzie ja się zorientowałam, że ja nie jestem w stanie pokonać zespołu Downa w pojedynkę, że ja z nim nie wygram, że ja nie sprawię, żeby moje dziecko było takie jak inne dzieci. I wtedy musiałam się zatrzymać i przyjrzeć się tak naprawdę temu mojemu dziecku, co stwierdziłam, że przez ostatnie lata tak naprawdę nie robiłam tego, bo ja cały czas walczyłam o to, żeby on był normalny. Natomiast nie przyjrzałam się temu, jaki on tak naprawdę jest i ile on ma niezwykłych, wspaniałych, cudownych cech. Byłam zła na Boga, bo stwierdziłam, że no cóż, jeżeli jest taki wszechmocny, jeżeli cała moja rodzina modliła się o zdrowe dziecko, jeżeli mój 6-letni syn przez 9 miesięcy codziennie modlił się o zdrowego brata albo siostrę, to znaczy, że Bóg nas zawiódł. Nie byłam w stanie tego zrozumieć, dlaczego, bo to jest pytanie, które sobie chyba wszyscy rodzice zadają, tak? Dlaczego? Dlaczego to się przydarzyło mnie? Narodziny niepełnosprawnego dziecka to jest tak naprawdę śmierć tego dziecka, które sobie wyobraziliśmy, na które czekaliśmy. I my nie możemy tego dziecka pochować, bo mamy w zamian inne, zepsute, takie, które nawet czasami boimy się je pokochać, dlatego że a co będzie, jak ona zaraz umrze? Lubię to określenie innosprawny, ponieważ tak naprawdę każdy z nas ma pewne talenty, a w innych obszarach życia jest może trochę niepełnosprawny. Ja jestem na przykład niepełnosprawna cyfrowo, mylę daty, godziny, nie zapamiętuję cyferek, w ogóle dla mnie to jest abstrakcja. Krystian jest upośledzony intelektualnie, co oznacza, że gorzej się uczy, trudniej jest mu pewne rzeczy osiągnąć, ma 10 lat prawie i prawie nie mówi, natomiast ma niezwykłą inteligencję emocjonalną. Nikt inny nie jest w stanie wyczuć emocji drugiego człowieka, tak jak robi to Krystian. Nikt nie potrafi tak okazać bezwarunkowej miłości, takich zupełnie spontanicznych emocji, których nie da się niczym przekupić, nie da się go namówić w żaden sposób. On to po prostu robi zupełnie szczerze, spontanicznie, a jednocześnie naprawdę on ma tak niesamowitą intuicję, że jeżeli ktoś wchodzi do domu i Krystian go nie akceptuje, to ja zaczynam być podejrzliwa. I zwykle on ma rację. Muszę powiedzieć, że
nie spotkało mnie zbyt wiele nieprzyjemności związanych z niepełnosprawnością, czy też innosprawnością Krystiana. Jeżeli chodzi o ludzi, tak jeden na jeden, takie relacje, to one są zawsze bardzo pozytywne. Naprawdę nigdy nie odczułam jakiejś dyskryminacji. Gorzej z instytucjami. I to trzykrotnie. Raz, kiedy starałam się o adopcję dziecka, odmówiono nam adopcji właśnie z powodu tego, że mamy dziecko z zespołem Downa. A później to były sytuacje dwie na placach zabaw. Marzyłam o tym, żeby zaadoptować dziecko od praktycznie dnia, kiedy się urodził Aleksander, czyli mój najstarszy syn. Już wtedy poczułam, że chciałabym po prostu podzielić się tą miłością jeszcze z dzieckiem, które być może jej nie posiada. I tak naprawdę na tą pierwszą adopcję to ja czekałam 10 lat. I w moim przypadku to adopcja nie jest koniecznością, to jest pewnego rodzaju powołanie. Myślę w ogóle dla mnie macierzyństwo jest pewnego rodzaju powołaniem, bo jestem chyba każdą możliwą matką i biologiczną, i adopcyjną, i zastępczą. W momencie tym, kiedy Michał pojawił się w naszym życiu, już tak naprawdę nie musiałam nikogo pytać, no on po prostu zjawił się i został. Aleksander z Adą mają dosyć burzliwą relację, ponieważ Aleksander, kiedy czekał na dziecko, które zostanie adoptowane, to miał nadzieję, że to będzie taki brat, z którym on będzie mógł tam w gry komputerowe grać i tak dalej. Aleks miał wtedy 6 lat, natomiast trafiła mu się rozwrzeszczona dwumiesięczna baba, która no nie spełniła tych oczekiwań. Zresztą do tej pory jest rozwrzeszczana, chociaż jest już starsza. Więc ta relacja między nimi jest dosyć skomplikowana, burzliwa, ale też oczywiście, no jeżeli Adzi się cokolwiek dzieje, to Aleks jest pierwszy, żeby ją bronić. Krystian i Ada wychowują się jak bliźniaki, razem rozrabiają. Jak Ada była malutka, to Krystian się z nią bardzo pięknie opiekował, zmieniał jej pieluchy, głaskał ją, czesał i taka opiekuńczość mu została do tej pory. On w tej chwili na przykład wybiera jej ubrania, on ją czesze, on jej spinki zapina we włosach, także on traktuje ją z taką wielką czułością. Relacja pomiędzy Aleksandrem i Krystianem to jest taka bardzo obronna, to znaczy Aleksander bardzo broni Krystiana. Nawet kiedyś się pobił z jakimś chłopcem na stoku narciarskim, ponieważ usłyszał, że chłopiec mówi do kogoś tam ty Downie. I to Aleksandra tak mocno poruszyło, że Aleks poszedł i mu przywalił. Relacja między Aleksandrem a Michałem to jest taka niesamowicie bratersko-przyjacielska. I Michał na przykład jest takim łącznikiem pomiędzy Adą a Aleksandrem. Michał z Krystianem ma świetną relację. Blog jest dla mnie takim miejscem spotkań. To jest miejsce, gdzie ja opowiadam o swoich przeżyciach, o swoim sposobie postrzegania świata i spotykam ludzi, którzy albo przechodzą przez to samo, albo potrzebują słowa wsparcia, albo już przez to wszystko przeszli i mają podobny sposób postrzegania świata. Projekt Żółte Drzwi powstał dosyć spontanicznie, ale powstał z potrzeby znalezienia miejsca i przestrzeni w naszym w świecie codziennym, gdzie dzieci i ludzie innosprawni mogą na tych samych zasadach funkcjonować z pełnosprawnymi czy zwykłosprawnymi. Tam, gdzie innosprawni są pełnoprawni, gdzie każdosprawni są równoprawni, a możemy to tak nazwać. Książka, pierwsza książka, która wyszła w grudniu, to jest książka Anioły mówią szeptem. I to jest książka o umiejętności dostrzegania
cudu i o umiejętności dostrzegania Boga w każdym z moich dzieci. To jest 5 historii. 5 dlatego, że jest jedna dla Krystiana, jedna dla Ady, jedna dla Aleksandra, jedna dla Michała i jedna dla dziecka nienarodzonego mojego. I dla każdego z tych dzieci o tym, czego się od nich nauczyłam i za co jestem im wdzięczna. Druga książka, która wyjdzie w lipcu, pod tytułem Depresjologia, to jest cała moja podróż od depresji do spełnienia, do właśnie takiego stanu, w jakim jestem dzisiaj, czyli takiej pełnej akceptacji, spokoju. A jak ja postrzegam rzeczywistość? Ja mogę powiedzieć, że jestem osobą szczęśliwą i spełnioną. I robię to, co kocham w tej chwili. Co nie oznacza, że będę robiła to samo za rok, za dwa czy za pięć, dlatego że świat się zmienia, ja się zmieniam i ja jestem też ciekawa tych zmian. Jestem na nie otwarta. Jestem otwarta na to, co mi życie niesie. Chociażby to, że rok temu życie postawiło mi na drodze 15-letniego chłopca, który od roku jest w naszej rodzinie, czyli no nie spodziewałam się tego, a tak się moje losy potoczyły, tak było mi przeznaczone i ja to przyjęłam z otwartymi ramionami, więc jestem otwarta na zmiany, nie obawiam się tego, nie staram się kontrolować życia, a raczej właśnie z ciekawością je odkrywać. Nie boję się. Nie ma we mnie lęku, nie boję się tego, co będzie jutro, co będzie za rok. Zdaję sobie sprawę z tego, wiem i czuję, że każde zdarzenie i wszystko to, co się dzieje w moim życiu, jest za dobre. Krystian nauczył mnie cieszenia się drogą, a nie celem. I każdy dzień jest po to, żeby się nim cieszyć.